Normalnie to ja nie piję. Okazjonalnie. Bratu się syn urodził. Pępkowe było. Byłem daleko myślami. Żona w szpitalu po udarze. Nie wiem, co z nią będzie. 3 telefony. Jeden po drugim. Ze szkoły, że młody ma temperaturę gorączki i trzeba go odebrać. Od mechanika, że samochód do odbioru i jeszcze coś ze sklepu po drodze. Nie wiem, co ja sobie wtedy myślałem. Po prostu nie chciałem tracić kolejnego dnia w pracy. A też zupełnie trzeźwy się czułem. No ale... coś tam wykazało. Ja to 20 lat robię. No, ten jeden raz nie odblokowałem. I podniosło zestaw. Jeszcze okienko awizacyjne się kończyło. No to chciałem się wyrobić, więc przygazowałem. Poszedł na zakręcie ten kontener. Przecież tam mógł ktoś stać. Aha, z tym zakazem wjazdu to pewnie teraz robotę stracę. Ja mam rodzinę na utrzymaniu, a nic innego nie umiem robić. Ja to myślałem, że takie rzeczy mnie nie dotyczą. Nigdy bym sobie nie wybaczył, jakby coś się komuś stało. No to już teraz wiem, że taki błąd się może zdarzyć. Każdemu. Nie trać czujności. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych. Wejdź na bezpieczne.dctgdańsk.pl i zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa w terminalu kontenerowym.